Mamy takie zadanie. Obliczyć kosinus kąta, którego miara jest sumą miar kąta ABC w tym trójkącie tutaj narysowanym i kąta 60 stopni. No dobrze. Zauważmy może na początek, że ten trójkąt, który tutaj jest narysowany, to jest trójkąt prostokątny, co nam znakomicie ułatwi rozwiązanie zadania. No rzeczywiście, 8 do kwadratu to jest 64, 15 do kwadratu to jest 225, a 17 do kwadratu to jest 289. 64 plus 225 to jest 289, czyli rzeczywiście ten trójkąt jest prostokątny. No a który to jest kąt ABC? No to jest ten przy wierzchołku B. Czyli to jest ten nasz kąt, nazwijmy go jak on przy wierzchołku B, niech się nazywa beta. No i teraz chcę obliczyć kosinus kąta beta plus 60 stopni. No to mogę skorzystać ze wzoru na kosinus sumy. No bo wiem, że kosinus sumy to jest kosinus pierwszego kąta, czyli kosinus kąta beta, razy kosinus tego drugiego kąta, czyli kosinus 60 stopni, odjąć sinusy obu tych kątów. Sinus jednego, sinus drugiego, czyli sinus beta i sinus 60 stopni. Widać zatem, że wystarczy, że będę znał sinusy i kosinusy tych kątów, które występują, kąta beta i kąta 60 stopni. No to zacznijmy może od obliczenia sinusa i kosinusa kąta beta. Czyli powiedzmy, że tak. Zajmiemy się najpierw tym. Co to jest kosinus kąta beta? No kosinus kąta beta to jest stosunek przy prostokątnej przyległej do naszego kąta, czyli tej, do przeciwprostokątnej, czyli do tej. Czyli to będzie 15/17. No dobrze, a co to jest sinus kąta beta? Czyli tym się teraz zajmiemy. Sinus kąta beta. Sinus kąta beta to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli tej, do przeciwprostokątnej, czyli to będzie 8/17. No, czyli kolejną rzecz mamy z głowy. Teraz musimy jeszcze obliczyć sinus i kosinus 60 stopni. No i to w zasadzie powinniście wiedzieć, ile to jest. Sinus i kosinus 60 stopni, ale może dla przypomnienia narysujmy sobie tutaj trójkąt 30, 60, 90. Czyli tutaj mamy 30 stopni, tu mamy 60 stopni, no a tu mamy kąt prosty. No i wiecie, że w takim trójkącie, jeżeli przeciwprostokątna ma długość 1, to jedna z przyprostokątnych, ta krótsza, ma długość 1/2, a ta druga ma długość pierwiastek z 3 przez 2. 1, 1/2, pierwiastek z 3 przez 2. No to ostatnio łatwo jest obliczyć stwierdzenia Pitagorasa. No dobrze. No i teraz co to jest kosinus kąta 60 stopni? Kosinus 60 stopni. No to jest stosunek tej przyprostokątnej przyległej, czyli tej, do przeciwprostokątnej. Czyli to jest 1/2 podzielone przez 1, czyli po prostu 1/2. No dobrze, a sinus 60 stopni, czyli ta liczba, sinus 60 stopni, no to będzie przyprostokątna przeciwległa do kąta 60 stopni podzielone przez przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna jest 1, czyli to po prostu będzie pierwiastek z 3 przez 2. No to mogę już tutaj uzupełnić moje równanie. Bo wszystko już wiem. Kosinus obliczony mamy tutaj, kosinus beta, to jest 15/17 mnożone przez kosinus 60 stopni, czyli razy 1/2. Odjąć sinus beta to jest 8/17 i razy sinus 60 stopni, który tutaj mamy na dole obliczony, to jest pierwiastek z 3 przez 2. No to mogę teraz to trochę tutaj uprościć. 15 razy 1 przez 17 razy 2 to będzie 15/34. Odjąć tutaj 8 i 2 mogę skrócić, czyli w liczniku zostanie mi 4. razy pierwiastek z 3, a w mianowniku 17. No moglibyśmy to ewentualnie do wspólnego mianownika sprowadzić, ale ta postać, którą tutaj mam, jest równie dobra. Czyli obliczyłem kosinus tego kąta, o który mnie pytali w zadaniu. Kosinus tego kąta wynosi 15,34 odjąć 4 pierwiastki z 3 przez 17.